Lampa. Nos. Nos. Lampa. Proszę Państwa, w 20-lecie międzywojennym głos był określany miastem. Kasztanów emerytów uczącej się młodzieży, ogrodów emerytów i uczącej się młodzieży, róż emerytów i uczącej się młodzieży, czy tudzież sadów i znowu emerytów i uczącej się młodzieży. Czy można wejść? Nie. Gratulacje! Wtedy wypełni. No ale moi drodzy, żołnierze też są przecież na froncie.
no to czekają. Czekają na dobre słowo i tam będzie można takim biurkiem kartkę z dobrym słowem do żołnierzy na front napisać. Ale przecież czekają też na coś bardzo materialnego. Czekają na jedzenie, na ubrania na zmianę, na mydło do umycia czekają. I tam szary papier też czeka i czeka koleżanka, pod której opieką będzie można zapakować w tenże szary papier to, co jest żołnierzowi na froncie potrzebne. Ale jak ci żołnierze tutaj przyjdą, to trzeba będzie nadrzeć bandaże, żeby było czym rany opatrzeć. Ale przede wszystkim to jacy będą, jak przyjdą? Głodni, no jasne. Ten, kto powiedział, że głodni, to już smaruje obierać ziemię. Bo tam będzie gotowana zupa, proszę Państwa, więc trzeba ktoś te ziemniaki musi naobierać, tak? Bo tą zupę trzeba dla tych głodnych żołnierzy nagotować. Zatem zapraszamy Państwa, każdy do swojego miejsca, potem się będziemy wymieniać. Kto do ziemniaków, to tam na wprost, kto do badania, to na lewo, kto do karteczki, to na prawo. Znaną nie tylko w Polsce, ale również w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dziś w jej wykonaniu usłyszymy na pierwszy znak. Muzykę skomponował Henryk Wars, słowa Julian Tuwim. Przed Państwem Hanka Ordonówna! Brawo! Nie.
Ciemność widzę.
Witamy w strefie aktywnej, zatytułowanej One były pierwsze. One, czyli Halina Konopacka i Banda Rutkiewicz. Halina Konopacka, tu będzie można sobie zrobić zdjęcie przepięknej urody, bo i Halina była przepiękna. To widać na załączonym obrazku. Nazywana była Czerwietą, czyli czerwoną kobietą, dlatego że startowała zawsze z swoją czerwoną, szczęśliwym berecie. A dlaczego była pierwsza? Bo zdobyła dla Polski pierwszy medal Mistrzostw Polski, pierwszy medal na Mistrzostwach Świata i pierwszy olimpijski. Rzucała dyskiem. To była pierwsza olimpiada w 28 roku w Amsterdamie, na której kobietom wolno było w lekkiej atletyce startować. Pojechała, machnęła ręką, rzuciła dyskiem, zdobyła złoty medal. W 92 roku skończyła się przygoda Wandy Rutkiewicz. Została w górach, które ukochała i które były dla niej najważniejsze. Była pierwszą kobietą, która w zespole kobiecym zdobywała góry. Pierwszą, która poszła i zdobyła Himalaję. Jedną z pierwszych, która zdobyła Kazwa. W górach, bo w górach są bardzo ciężkie warunki, muszę być przygotowana na wszystko. A tu cię zaczepimy na górze. Pani za